Jak w interesujący sposób przeciwstawić się gniewowi i frustracji w sieci? Sposób na to znalazła dyrekcja i uczniowie szkoły podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Będzie cały czas taki przekaz szedł do uczniów, aby zamiast hejtować w sieci, przyszły właśnie tutaj, na teren wokół naszego pięknego orlika i tutaj mogły wypisać swoje emocje, dać im upust, aby cały czas zwracać na to uwagę, że nie hejtujemy się w sieci. Pomysłodawcą akcji była moja fundacja, od niedawna działająca na terenie miasta. O tym, jak duży jest to problem, otwarcie mówili uczniowie. Ludzie po prostu według mnie zazdroszczą, dlatego hejtują. A tobie się zdarzyło? Byłaś kiedyś hejtowana? No dużo razy. Najczęściej się pojawia hejt na TikToku i na Facebooku. Hejtowany jest wygląd i to, że ktoś jest inny. W naszej szkole można powiedzieć, że jest dużo hejtu, szczególnie w tych młodszych klasach i no sądzę, że to by pomogło. A co najczęściej się hejtuje w tych młodszych klasach? Co się mówi? Znaczy, najbardziej to jest oceniany wygląd innych osób, ubiór. Jak pomóc osobom hejtowanym? Pytanie, czy to znajoma, czy osoba nieznajoma. Jakby to była znajoma, to przyjść, podejść, powiedzieć, nie jesteś brzydka, jesteś 10 na 10, komplementować. A jak nieznajoma, to po prostu, nie wiem, napisać do niej, żeby się tym nie przejmowała, że i tak jest lepsza od innych. Uczniowie otrzymali pomarańczowe sznurówki i zachęcani byli do używania w swoich wypowiedziach w internecie hasztaga jest nas więcej. Bo jak przekonywał Piotr Karnia, nie można być obojętnym. Osoby, które nie reagują, to są osoby, które albo nie chcą wchodzić w tą jakby pyskówkę w sieci, albo ich to nie obchodzi. Po prostu są z boku i tych ludzi jest najwięcej. Dlatego ta sznurówka, dlatego że możemy w sposób taki może nawet bierny, ale zauważalny pokazać, że jesteśmy przeciw hejtowi. Mamy nadzieję, że ta tablica pomoże innym i będzie tutaj taką wizytówką szkoły. Kto wie, może w ślad za 13 pójdą inne jeleniogórskie szkoły, które otwarcie chcą poruszać problem hejtu i nienawiści w sieci. Dzięki.